Witajcie! Wznawiamy rozpoczęty niedawno temat wymiany żarówek. Dzisiaj powiem o lampach z tyłu, oświetleniu naczepy i pozostałych miejscach, gdzie konieczna jest wymiana żarówki. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem! Do wymiany żarówek w tylnej lampie Mana potrzebny nam będzie tork T40. Najlepiej ustawić sobie ciągnik w ten sposób, żeby lampa, w której wymieniamy żarówki, wystawała poza obrys naczepy. Ułatwi nam to robotę. Odkręcamy cztery śruby. I wszystko widać jak na dłoni. Tutaj w sumie jest aż 7 żarówek. 4 21-watowe. Światło stop, cofania, przeciwmgłowe oraz światło kierunkowskazu. Zwróćcie uwagę, że tylko ta jedna jest barwy pomarańczowej. Poza tym mamy 3 żarówki R5W, świateł pozycyjnych. Ta dolna służy również do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymiana żarówki bocznego kierunkowskazu nie stanowi żadnego problemu. Do tego będzie potrzebny zwykły śrubokręt krzyżakowy. Odkręcamy klosz, który jest na dwóch śrubach i wykręcamy żarówkę. Tutaj jest pomarańczowa 21-watówka. Przechodzimy do naczepy. Tutaj lampa jest bardzo podobna jak ta z tyłu ciągnika. W tego typu lampie mamy 3 żarówki 21-watowe. Światło kierunkowskazu, cofania, przeciwmgłowe oraz LED-ową lampę świateł pozycyjnych i stop. Zwróćcie uwagę na mocowanie żarówek. Te łapki pomagają utrzymać je w lampie. W białej są ustawione osiowo, a w pomarańczowej z przesunięciem. Dzięki temu nie sposób pomylić ich, na przykład w nocy. Żeby uniknąć problemów z wymianą, warto przygotować sobie komplet pasujących do naszego zestawu żarówek i mieć go ze sobą w trasie. Przed wyjazdem dobrze jest zaopatrzyć się w kilka żarówek białych i pomarańczowych 21W oraz kilka mniejszych R5W, no i z jedną H7. No i wypada mieć ze sobą zestaw bezpieczników, ale na ten temat nakręcę osobny odcinek. Zróbmy sobie jeszcze na koniec test świateł. Teraz, jak widzicie, wszystko świeci tak, jak powinno.
tyle w kwestii wymiany żarówek. Pominąłem światła obrysowe w naczepie i w ciągniku, ale z premedytacją, bo w sprzęcie, którym dzisiaj dysponuję, są paski LED-owe, a takich kierowca na trasie raczej nie wymieni. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, zasubskrybujcie. Dzięki za dziś. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.